Kurwa, co ja bym oddał, żeby mieć kółka zamiast gąsienic na tym czołgu? A, przynajmniej toczyłby się z górki szybciej. Ja i bez kitu matchmaking 8, a ja nie mogę zagrać, bo ten czołg ma zupełnie inne, widzi mi się. Z matchmakingiem dogadał się i rzuca bitwy 5-minutowe. Jeszcze wiart pysznie. Teraz kurwa wjadę do tej wody. Nie będę grał więcej z czołgiem. Pyszna zabawa. Prawda, nie powinienem tu pojechać in the first place, więc to... Czemu Burasku zginął? Like, seriously? Takie mamy kurwa zajebiste lighty. No, bez kurwa gunnera to ja sobie mogę strzelać. Bierze ma pancerną ten czołg, to trzeba mu przyznać. I to by było na tyle. Dwie pasteczki od kwadratów. I ścianek za zero. O, C1 nadal nie puszczęte. Good boys. W sumie to jest jednak dzieło 390 na alfa. Stopka? Mam stop... Nie, stopka to nie może być. Przynajmniej tyle dobrego z tego, że... Za czym kurwa on się schowa? Muszę wyjść za... Uf. Kurwa. Sekund reload to jest normalnie morderstwo na jakimkolwiek czołgu, nie? Jeszcze z taką małą alfą, masakra. Wargaming to chyba lubi takie dowcipy zboczone. Zrobili pojazd, który... Nie, może to jest jakiś ten specjalny challenge dla ludzi, którzy kurwa potrafią w tą grę grać. Macie super chujowy czołg? Have fun. Cause I ain't playing this shit. Pełen spotkanie.
No odbija. Miał odbijać, to odbija. Z 3 do 7, by the way. Co tam złóż? O, znalazłem dom. Siema, dom. Dodali z powrotem? Zaraz kliknę. Nie chcę tabować na razie. Może zrobię chociaż 1500 damage w zajebistym czołgu. Bo się kurwa pysznie nim bawię, nie? Chodź tutaj, będzie ruchanie. Go naciąłem na kija. Normalnie nie wiedział, co zrobić. Jebać te arty. Skurwiały. Odraty. Dupę jebane. Czemu nie dałem mu traka? Dingal, jak chatek kurwa ten czołg Dingale. Szkoda, że Arta. O nie! Nie zdążę przeładować. Zdążyłem. Top krajki. Jakbym uciekł i pojechał zajebać Artę? Fuck that shit. No i lajka pod modem. Oh no! Czyli to muszę zabić Chariot Tira i nie zginąć na Artę? Czy jebać? Z jednej strony bym to jebał i pojechał odjebał Arta. To było wygodniejsze, ale jest ten czołg zbyt wolny. Niestety Chariot Tira mnie dogoni. Mam wrażenie. Wydaje mi się, że Lorka też się chyba już przestawiło. Aha, on mi spotnął. Igda. Mam blind, kurwa, poleciał tak samo. Easy clappers. Oczywiście, że mi Marty nie polosuje. Thank you.
miało mi uszkodził. Kurwa, ameby. This fucking game, man. Jeszcze do mnie przyjechał, to warto. Mizi. Nice game. To jest to, że jak się narzeka na czołg, to w końcu kurwa. No dobra. Dobrze zacząłeś bitwę. Od arty, Gunner nie żyje. Hajekami do mnie strzeli. Jeszcze Su do mnie strzelił z hajeka, ale odwróciłem pierze, odbiłem. Gdyby nie ten jeden pocisk. Druga klasa. No słomek, kama. Bez przesady. What shit, man. Shit got real. Jakby to była pierwsza bitwa na tym czołgu, to by było zajebiście. No ale cóż. I tak całkiem nieźle. Za trzecim podejściem MK na czołgu. Nie narzekać. Just luck you have. Just luck. Win rate is luck. Remember, my friend. To jest ten czarny tir, co się ode mnie odbił. W górną płytę strzelał. Właśnie, popatrzmy na te pestki. Well played, GG. Well, I cannot say the same. Because I'm chatbound. Ej, żeby nie było. Warto miałem przymiar, to nie zabiła z płaszczem. To jest fart. Jest tak, pierwszy strzał od WZ-ki. Apek, za traki za zero. Arta. Arta mówi hello. Druga Arta mówi hello. Su mówi z hajeka hello. Su Apekiem. Aha, fajny kąt, że mi nie odbił. Dobrze, że wie, że miałem odwrócono. Właśnie mówiłem o tym. Czy jednak na wieżę spadło, mimo że to powinien być auto match pen. Over match pen. Burasku się we front wieży nie przebija. To jest ciekawe, powiem wam. Burasku pod takim kątem. Chyba był dystans jeszcze w miarę duży, coś mi się wydaje. Przecież nie. Tego nie rozumiem. Ogólnie gówno czołg. Zgadzam się jak najbardziej. To, że akurat udała mi się bitwa, to jest kosmiczny fart po prostu. RNG tak chciał. I to jest 100% pewności. Tak samo Lightowi też polosowało mało we mnie. Przyjechał drugi Light, dobił drugiego Lighta. No bitwa po prostu random, kompletna. Good luck. Wydaje, Ding złapałem blufą w ogóle pocisk, jestem geniuszem. Kolejny pocisk. A to już była chyba ta sklejka z tym. A co Charioteer przyjechał na wprost mnie. A to nie była sklejka, to była jego pierwsza pestka we mnie w sumie. Złapana lufą, easy clap. A, działo mi popsuł, racja. I mówię, kurde, aha, nie strzelam, bo działo zepsute. Druga pestka bita, mówię, aha, dobra, tu ile zdążę. Jeszcze Arta klapnęła niedaleko. W ogóle jaka to jest bzdura, przecież to jest pewnie, ile to jest, 5 metrów? On tak z 15 metrów obok mnie strzelił? Czołg ma gdzieś z 5 metrów długości? No, z 12 powiedzmy. 54 damage'u i tak mi zrobił, mocnak. Całe szczęście Arta do mnie przyjechała, żebym mógł zemścić.